Siemka, słuchajcie, taka ciekawostka. W obliczu wybuchu pandemii koronawirusa wielu pisarzy oraz fanów, powiedzmy szeroko pojętej fantastyki, zaczęło wskazywać na książki, w których jakby proroczo przepowiedziano to, z czym teraz boryka się cały świat. Mam tutaj na myśli pisarzy takich jak Stephen King, wskazywano też u Dina Kuntza, i oraz innych. I przypuszczam, że jest to oczywiście pewien zabieg, który ma na celu zwrócenie uwagi na daną książkę, no oraz poprawienie jej sprzedaży. Ale ciekawostka jest taka, że pod koniec kwietnia Graham Smith również poinformował, że wydawnictwo Centipede Press kupiło prawa do książki, która pierwotnie została wydana w 1978 roku. Rozchodzi się o Bats Out of Hell, w której Smith napisał o pladze nietoperzy, która rozprzestrzeniła straszną chorobę wśród ludzi. Fabuła opowieści oczywiście dość mocno odzwierciedla obecną chorobę koronawirusa, no, która, jak wiecie, rozprzestrzeniła się na całym świecie. Oczywiście Smith dodał, że ze skruchą, że nie chciałaby ta historia kiedykolwiek się ziściła w rzeczywistości. Ale mówię o tym dlatego, że wszelakie media nie zapomniały o Stephenie Kingu, Dinu Kuncie czy tam innych literackich gwiazdach, ale jakoś w przypadku Smitha wszystkim umknęła taka ciekawostka. Na szczęście macie mnie i teraz już jesteście świadomi tego faktu.